Dziś porozmawiamy sobie na bardzo poważny temat. Porozmawiamy o uważności, ale o uważności dzieci. I zobaczycie, że nie jest to łatwy temat, ale postaram się to wszystko powiedzieć tak, aby przekazać w tym jakąś wartość i aby każdy mógł wynieść z tego coś dla siebie. Zapraszam. Cześć, ja jestem Sandra, a to jest Rozwojownik Intrykojęzykowy, czyli kanał o wszystkim, co dotyczy nauki języków obcych i nie tylko. Uważność zdecydowanie dotyczy nauki języków obcych. Jestem też autorką Rozwojownika nie tylko językowego e-booka oraz audiobooka, gdzie mówię właśnie o uważności, koncentracji, emocjach. Także jeśli chcecie pracować nad swoją uważnością i koncentracją, to zdecydowanie te treści zawarte w tym e-booku lub audiobooku są dla Was. I jeśli chcecie pracować nad uważnością i koncentracją swoich dzieci, to musicie też zacząć od siebie. Dlatego polecam Wam mój rozwojownik. I to jest pierwszy punkt, pierwsza rzecz, o której chciałabym wspomnieć. Mianowicie dzieci uczą się naśladując dorosłych. Dzieci uczą się i powtarzają to, co robią ich rodzice, opiekunowie. I jeśli widzą, że ich opiekunowie przez cały czas się śpieszą, przez cały czas robią coś na telefonie, przez cały czas jest chaos, jest właśnie pośpiech dokądś, nie wiadomo dokąd, to dzieci będą to przejmować, odczuwają też tę negatywną energię, bo to jest negatywna energia, i to po prostu wpływa też na ich nastrój. Mogą wtedy w różne sposoby reagować. I tutaj chyba łatwo jest Wam to sobie wyobrazić, bo dorosły człowiek też reaguje negatywnie na takie rzeczy, z tym, że dorosły potrafi sobie trochę lepiej z tymi emocjami radzić niż takie dziecko, które tego jeszcze nie umie, tak? Także jeśli rodzice robią milion rzeczy naraz i na niczym nie mogą się skoncentrować, to dziecko będzie na to patrzeć i będzie myślało, że tak powinno być. Jeśli rodzice podnoszą głos, no to dziecko również odpowiedzi będzie podnosiło głos. Oczywiście nie zawsze tak będzie, bo różne są charaktery dzieci, ludzi generalnie, ale no raczej jeśli tak się dzieje, to nie ma się co dziwić. No i oczywiście zdajecie sobie sprawę z tego, że dziecko to jest mały człowiek, tak? I ono też ma swoją przestrzeń, swój honor, swoją dumę. No i jedyne, czego ono potrzebuje tak naprawdę, to opieki i miłości z tym związanej, tak? A bardzo często ludzie dorośli przekraczają granice dzieci. I popatrzcie na to z perspektywy tego, kiedy Wy byliście dziećmi i jak Wasze granice były przekraczane, ok? Na przykład dzieci lubią sobie czasami o czymś pomyśleć i nie chcą, żeby im przeszkadzać, tak? Albo na przykład się czymś po prostu zajmują i nie chcą w tej chwili zrobić przerwy, żeby posprzątać albo żeby zjeść, bo akurat jakiemuś dorosłemu tak się zachciało, że jemy w tej chwili. Ja jem, to Ty też musisz jeść. No nie. I wydaje mi się bardzo często, że tutaj te wszystkie rady dotyczące dzieci, ja oczywiście nie mam dzieci, więc nie mówię tutaj ze swojego doświadczenia jako kogoś, kto ma do czynienia z dziećmi, tylko z mojego doświadczenia wynikającego z tego, że ja sama byłam dzieckiem oraz z obserwacji innych ludzi i rozmów z nimi. Więc dorośli bardzo często chcą, aby dziecko było tak zwane grzeczne, nie? Aby robiło to, co oni chcą w tej chwili, w której oni chcą. Teraz masz spać, teraz masz odrabiać zadanie domowe, teraz masz posprzątać, teraz masz jeść i koniec. I pamiętam, że w tamtym roku jakoś byłam w takim parku, tam siedzieli dorośli, bawiły się dzieci i ci dorośli jedli jakieś kanapki. Jedna taka dziewczynka zjadła parę gryzów i uciekła się dalej bawić. I ta matka praktycznie na siłę po prostu zmusiła ją tam, że nie może się iść bawić, dopóki nie zje tej kanapki do końca. No po prostu jakiś absurd. Więc bardzo często dorośli chcą, aby te dzieci były grzeczne, ale żeby się dostosowywały do nich. I mogę Wam tutaj polecić też taką książkę Uważność i spokój żabki, która jest bardzo dobra i zawiera w sobie mnóstwo ćwiczeń właśnie takich, które pomagają dzieciom radzić sobie ze swoimi emocjami.
Ale właśnie, no, nie zawsze te emocje są nieusprawiedliwione, a bardzo często są usprawiedliwione, ponieważ te granice dzieci nie są szanowane, nie? No i jeszcze jedną rzecz, którą w tym kontekście chciałam powiedzieć, to to, że czasami ludzie nazywają swoje dzieci w dziwny sposób. Albo mówią na nie gówniak, albo kaszojat, no nie? No takie bardzo pejoratywne określenia i takie, no, za którym nie stoi szacunek do drugiego człowieka, prawda? I oczywiście być może też nie mówią tak do swojego dziecka, ale mówią tak o dzieciach, nie? Czy mówią tak o swoim dziecku, tutaj, kiedy ono nie słyszy. Natomiast jakby przez to przebija się nastawienie do tego dziecka, nie? Jeśli się kogoś szanuje, to się tak o nim nie mówi. I oczywiście każdy tam sobie może mówić jak chce. Wiecie, generalnie niech każdy robi co chce. Ja tylko po prostu mówię o tym z mojej perspektywy i co ja myślę, że można by było ulepszyć w kwestii właśnie tej uważności, nie? Więc to jest jedna z takich rzeczy, że dzieci też później tak emocjonalnie są, mogą być takie nie do opanowania, kiedy to czują, bo dzieci to odczuwają. Tak samo jak zwierzęta odczuwają, kiedy się je lubi, kiedy się je szanuje, a kiedy nie. Dzieci też to odczuwają i ludzie dorośli też to odczuwają. I czasami wiecie, że nie lubicie kogoś, a nie wiecie dlaczego. No może dlatego, że na przykład faktycznie ten ktoś źle się tam wyraża albo o was, wy nawet o tym nie wiecie, tak? Ale czujecie, że coś jest nie tak. Albo generalnie o takich ludziach jak wy, czyli o ludziach, którzy mają na przykład takie poglądy, a nie inne, tak? I wtedy wy czujecie, że tam coś jest nie tak, że to energetycznie się nie zgadza, albo chemia się nie zgadza, coś w tym stylu, prawda? I dzieci również takie rzeczy wyczuwają, więc one też wtedy będą niespokojne. No i kolejna kwestia to właśnie posiłki. Ludzie dorośli bardzo często jedzą w pośpiechu. Trzeba zrobić milion rzeczy naraz, tutaj szybko ugotować, teraz siadamy, jemy, najlepiej jak najszybciej, później szybko posprzątać i jeszcze milion innych rzeczy do zrobienia. I to w naturze nie jest normalne, nikt tak nie robi. My żyjemy w takim świecie, który pewne takie zachowania wymusza, chociaż ja tak wcale nie uważam. Ale jeśli na kogoś to wymuszanie świata oddziałuje, to właśnie w taki sposób może swoje życie prowadzić i to też naprawdę nie będzie pomagało tym małym ludzikom w nauczeniu się uważności i koncentracji i spokoju. Ja wiem, że niektóre dzieci są mega żywe, że nie mogą zjeść w spokoju, że porozwalają wszystko, muszą przy okazji biegać, krzyczeć i tak dalej, no ale tak po prostu jest. I cóż, i myślę, że trzeba to zaakceptować, no nie? Mnie by osobiście się to też nie podobało raczej. Myślę, że nie miałabym w sobie tyle spokoju. No, ale też ja nie mam dzieci z wielu różnych powodów i może kiedyś nagram na ten temat wideo, jeśli będziecie chcieli. Natomiast no, jest to też jeden z powodów, ale taki bardzo błahy, mały i nieważny, ale jakiś tam jest. W każdym razie bardzo często jedzenie posiłków wygląda tak, że się je, jednocześnie ogląda telewizję, jednocześnie rozmawia albo biega co chwilę jeszcze z pokoju do kuchni itd., itd. Więc to też ma oddziaływanie na dzieci. To oddziałuje też na ludzi dorosłych, a wydaje mi się, że na dzieci jednak szczególnie. No i do tego oczywiście jeszcze dochodzi telefon czy jakiś tablet, nie? Bo przecież tutaj mamy telewizor, ale jeszcze jednocześnie w telefonie sobie jakieś Instagramy przejrzymy i tak dalej, i tak dalej. Także te posiłki są takie bardzo chaotyczne, no nie ma tam spokoju i to jak ma być spokój później w człowieku, nieważne czy małym, czy dużym, bo to właściwie to wszystko, co ja teraz mówię, to dotyczy i małych, i dużych, nie? To generalnie dotyczy ludzi. No i teraz powiem coś takiego, co wielu kobietom może się nie spodobać. I faktycznie ja nie mam w tym zakresie żadnego doświadczenia, ani żadnych wspomnień, no bo byłam mała. Ale to jest coś, o czym przeczytałam w Anastazji, którą Wam zresztą polecałam. I pomyślałam, że wspomnę o tym jednak. Przy czym absolutnie nie chcę, aby ktoś odebrał to tak, że kogoś krytykuję albo mówię mu, co ma robić i tak dalej, bo taka nie jest moja intencja.
Ale w Anastazji było tak fajnie napisane właśnie o karmieniu piersią, że to jest taki czas, kiedy matka i dziecko mają kontakt ze sobą i dobrze, żeby ten kontakt był również wzrokowy, nie? Żeby się na tym dziecku całkowicie skoncentrować, a nie w tym czasie na przykład rozmawiać przez telefon, czy coś robić na Instagramie i tak dalej. I dziecko to też odczuwa, nie? I to dziecko, ono by chciało ten czas mieć dla siebie. Ja wiem, że dzieci bardzo tak zawłaszczają swoją mamę, no nie? I one cały czas chcą przy niej być i kobiety często mają już tego dość. No ale tak po prostu jest, bo one są małe i tego potrzebują, no nie? Więc no... Poza tym oczywiście dzieci się też często wybudzają, szczególnie w nocy, oczywiście nie wszystkie, ale niektóre, co też powoduje taką irytację czasami w ludziach. I chciałam Wam tylko powiedzieć, że ta irytacja jest po prostu odczuwalna, nie? I że to też powoduje taki niepokój i to też gdzieś tam zostaje. A z kolei, jeśli chodzi o to wybudzanie, to bardzo często niestety jest ono spowodowane tym, że to dziecko się źle czuje. I ja pamiętam, kiedy ja byłam dzieckiem, to bardzo często się źle czułam. Teraz nie pamiętam oczywiście, czy się wybudzałam, czy nie i tak dalej, bo to może wtedy jeszcze byłam za mała. Natomiast już później, kiedy byłam starsza, w wieku tam powiedzmy do lat 9 może, bardzo źle się czułam. Pamiętam to, że bardzo źle się czułam zawsze. Co też powodowało we mnie agresję. I ja nie wiedziałam, skąd się ta agresja bierze, a ona się brała z tego, że ja się źle czułam. Permanentnie się źle czułam, źle spałam, źle się czułam. I ostatnio mi się to nawet przypomniało, dlatego że byłam chora jak nigdy i właśnie się tak poczułam. I wtedy po prostu cały film, wiecie, film z całego życia mi się przewinął. I wtedy to zrozumiałam, że ja się tak właśnie czułam, kiedy byłam dzieckiem, przez cały czas. I teraz, 2 miesiące temu, kiedy byłam chora, też byłam zła przez cały czas, bo ja nie mogłam ze sobą nic zrobić. Ja nie wiedziałam, co ja mam ze sobą zrobić, bo co bym nie zrobiła, to się źle czułam. I właśnie pamiętam, że kiedy byłam dzieckiem, dokładnie tak się czułam. I w pewnym momencie, kiedy już nie miałam gorączki, kiedy gdzieś tam siedziałam w samochodzie, to chciałam po prostu się rozebrać ze wszystkiego i wyskoczyć, nie? I wiecie, włosy z głowy rwać, bo się tak źle czułam i nie byłam w stanie tego określić, z jakiego powodu tak naprawdę się źle czuję. Po prostu ze wszystkim mi było niewygodnie, ze wszystkim mi było źle. I tak się właśnie czułam jako dziecko. I ja tego wtedy, będąc dzieckiem, nie byłam w stanie powiedzieć. Więc no, dzieci Wam tego nie powiedzą, o co im chodzi, nie? Dlaczego one się wybudzają w nocy? Bardzo często mogą mieć bezdech. Wtedy się będą wybudzać i będą płakać, bo się źle czują i nie potrafią tego określić, co tak naprawdę im jest. Dlaczego się źle czują? Przecież nic nie boli, tak? Bo wtedy nie da się tego określić, co boli, bo nic nie boli tak naprawdę. Ale człowiek się źle czuje i to jest takie nieokreślone złe samopoczucie. Więc też bardzo często takie dzieci będą agresywne i w nocy, i w dzień. Może to być na przykład spowodowane refluksem, który nie jest gagą i tego tutaj nie należy mylić, ale ten refluks też jest czymś spowodowany. To nie jest tak, że nagle po prostu ma się refluks. To jest przeważnie spowodowane dietą albo jakimiś tam innymi toksynami, które różnymi drogami się dostają do organizmu dzieci, no nie? I wtedy no, nie da się spokojnie spać. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy coś takiego zauważyliście, czy to u siebie, kiedy byliście właśnie mali, czy może u Waszych dzieci zauważacie. Także myślę, że to dla innych ludzi również będzie interesujące. Ja na przykład u siebie też zauważyłam, że kiedy zjem coś, co zawiera zboża, szczególnie pszenicę, to robię się zła, robię się taka nadpobudliwa, taka, bo normalnie na co dzień jestem spokojna dość, ale kiedy zjem pszenicę, to może na mnie to mieć taki wpływ, że po prostu zacznie mnie wszystko wkurzać, nie? I nagle jestem zła i nie wiem dlaczego. Normalnie coś by mnie nie wkurzyło, a teraz nagle mnie po prostu do szału może doprowadzić. Więc takie rzeczy mają bardzo, bardzo duży wpływ. Ja nie jem zbóż w ogóle, ale no, powiedzmy jeszcze do tamtego roku to zdarzało mi się ze 3 razy do roku coś takiego zjeść. W tej chwili nie jem już w ogóle i jakoś tak, nie wiem, nie zamierzam i nie planuję. I też wiem, jak to na mnie oddziałuje, nie?
Więc jeśli coś takiego dzieci jedzą, czy to, czy jakieś inne rzeczy wysoko przetworzone, gdzie jest, wiecie, dużo cukru, jakieś na przykład frytowane rzeczy, tego typu sprawy, to mogą po prostu bardzo, bardzo źle spać, będą się wybudzać, będą płakać, a wy nie będziecie wiedzieć, o co im chodzi. I one też nie będą wam mogły powiedzieć, o co im chodzi. Możecie też zobaczyć, jak dzieci śpią na przykład. Możecie też obserwować siebie, jak śpicie, no bo tutaj znowu to dotyczy każdego, tak? Czy na przykład macie zmarszczone czoło, kiedy śpicie, albo zaciśnięte pięści, no nie? Czy jest takie napięcie w ciele, czy to ciało się rozluźnia? Ludzie bardzo często myślą, że to stres nie pozwala im się rozluźnić, że śpią właśnie w napięciu przez stres, ale tak naprawdę to jest spowodowane odżywianiem, bo my mamy dietę całkowicie niedostosowaną do naszego organizmu, do, no my jesteśmy, no można powiedzieć, hodowani w nienaturalnych warunkach, nie? W takich klatkach. I nasza pasza jest bardzo nieodpowiednia dla naszego gatunku, więc oczywiście, że będziemy się źle czuć. Więc możecie zaobserwować to też u siebie, czy w taki sposób śpicie, czy też u waszych dzieci. Jeśli widzicie, że one podczas snu właśnie mają taką napiętą twarz, taką zmarszczoną twarz, zaciśnięte pięści, no to już macie jakieś pojęcie o tym, że one się dobrze nie czują, nie? Że tam jest to napięcie. A jeśli chodzi o dietę, no to wiecie, tutaj wiele jest różnych podejść. Można różne rzeczy wykluczać. Różni ludzie reagują też na różne rzeczy. I tutaj są tacy ludzie, którzy wam powiedzą, że najlepsza jest dieta wegańska, najlepsza jest dieta surowa na przykład. Z tą wegańską to naprawdę ja osobiście nie mogę się zgodzić, no bo bardzo często opiera się ona na frytowanych rzeczach, tłuszczach roślinnych, na zbożach i tak dalej, strączkach, tak? Te wszystkie lektyny i tak dalej. Więc to może bardzo duże problemy powodować. Natomiast no, niektórzy mówią, że na przykład surowa dieta im bardzo pomaga, inni z kolei mówią, że karni, że dieta GAPS i tak dalej, i tak dalej. Więc można się temu przyjrzeć i zobaczyć, co można zrobić, no ale przede wszystkim wyeliminować te najgorsze rzeczy, no nie? Oczywiście dobrze jest też pójść do kogoś, do jakiegoś doradcy żywieniowego, który, no, który też pomaga to ułożyć dzieciom. Na przykład ja wam mogę polecić Karolinę Sorn, to jest moja koleżanka, do której kontakt zostawię wam tutaj pod filmem. Akurat właśnie Karolina opowiadała mi o takim jednym przypadku swojego małego pacjenta, który, no, z którym w ogóle był mały kontakt, który był taki, no nazwalibyśmy to autystyczny, i okazało się, że po prostu ten chłopak miał przez cały czas zaparcia. No i kiedy w końcu opróżnili te jelita, to okazało się, że tam chyba, z tego co pamiętam, to przez cały tydzień mnóstwo wychodziło, nie? Także tego się nazbierało, to w środku później siedzi, gnije i te trucizny no, zatruwają cały organizm i to ma bardzo duży wpływ na nasze zachowanie i na nasze samopoczucie. Poza tym oczywiście samo mleko modyfikowane, takie dostępne gdzieś tam na półkach sklepowych, ma koszmarny, absolutnie koszmarny skład. I to są takie straszne przekręty i później bardzo często dzieci się źle czują, boli je głowa albo właśnie mają refluks i nie są w stanie o tym powiedzieć. Także będą się po prostu źle czuć, będą krzyczeć, będą się wybudzać i tak dalej. Ja ostatnio słyszałam o takim całkiem fajnym mleku, które właśnie nie ma tych wszystkich składników. Teraz zapomniałam, jak ono się nazywa, ale napiszę wam tutaj. I nie wiem, wiecie, no nie wiem, jak to działa, bo nie mam dzieci, więc nie wypróbowałam, na sobie też nie wypróbowałam, ale skład ma naprawdę dobry, to znaczy tam po prostu nie ma niczego, żadnych dodatków w składzie, także to jest, no wydaje się dość dobry produkt, także jeśli ktoś ma taką potrzebę, to myślę, że warto skorzystać bardziej z czegoś takiego, niż kupować to, co stoi na półkach w sklepie. No i jeszcze jedna rzecz, o której chciałam wspomnieć, to oczywiście ekrany. I już wam kiedyś opowiadałam o tym, że Céline Alvarez, która jest francuską nauczycielką, która przeprowadzała eksperyment w szkołach i prowadziła te szkoły zupełnie inaczej, napisała też książkę, którą też już wam polecałam, Prawo naturalne dziecka, bardzo fajna książka. I ona tam opisywała historię chłopca, który nie potrafił nauczyć się czytać i pisać, nie potrafił się na tym w ogóle skoncentrować.
I wiecie, niektórzy dorośli też się nie potrafią skoncentrować na takich rzeczach. I to też z jednej strony oczywiście może wynikać z diety, jak najbardziej. Natomiast no, w przypadku tego chłopca okazało się, że on wiele godzin dziennie spędza przed ekranem telewizora czy tam komputera, nie pamiętam, ale rodzice również. Więc ona porozmawiała z tymi rodzicami, oni usunęli wszystkie ekrany z domu, wzięli to sobie do serca, sami zrezygnowali też z oglądania tego wszystkiego. No i w ciągu 2 tygodni to dziecko się w końcu nauczyło czytać i pisać, więc tutaj ta różnica była ogromna. No a bardzo często też dorośli chcą tutaj wydzielać swoim dzieciom właśnie czas z ekranami, sami jednocześnie korzystając z tego, i dzieci to widzą. I tak jak już powiedziałam wcześniej, dzieci uczą się przez naśladowanie, a nie przez to, co się im mówi, no nie? Więc te słowa muszą też zgadzać się z czynami. No i jeszcze jedna ważna rzecz, to już sama szkoła. Tutaj bardzo często ludzie mogą zauważać, że dzieci się nie mogą skoncentrować w szkole albo na zadaniach domowych, że mają mnóstwo innych rzeczy w głowie, tylko nie to, co trzeba. Oczywiście wiecie, że ja jestem tutaj innego zdania, że to nie jest to, co trzeba właśnie. I bardzo często te dzieci, które mają problem z koncentracją na szkole na przykład, albo zadaniach domowych, czy uczeniu się, nie mają problemu z koncentracją na innych rzeczach. No nie? Tylko te, które muszą zrobić, uważają za nudne, więc wtedy nie mogą się skoncentrować. I to jest całkowicie naturalne i to nie znaczy, że to dziecko ma jakiś problem generalnie z koncentracją, tylko jest po prostu bardzo często no, takie bardziej wolnościowe też, ma takiego bardziej niepokornego, wolnościowego ducha. I o ile jedne dzieci da się zmusić do tego i będą jakby to grzecznie robić, tak, to są takie, które tego nie będą chciały robić, i też nie będą potrafiły się na tym skoncentrować. A jak wiecie, dzieci są żywe, powinny eksplorować świat, dużo biegać, dużo się ruszać, a w szkole muszą przez kilka godzin siedzieć i słuchać rzeczy, których w danej chwili niekoniecznie chcą słuchać, które w danej chwili niekoniecznie ich interesują. I na temat szkoły nagrywałam cały osobny film, także jeśli go jeszcze nie widzieliście, to zapraszam Was serdecznie do niego, zostawię tutaj link i pod filmem również. Także będziecie wiedzieć, jak to wygląda. Polecam Wam też bardzo książkę I nigdy nie chodziłem do szkoły Andrea Sterna, bardzo ciekawa w tym temacie, oraz tę, którą polecałam już wcześniej, czyli Prawo naturalne dziecka Celine Alvarez. Linki do książek też zostawię Wam tutaj pod filmem. Także ten ruch dla dzieci i dla dorosłych jest bardzo ważny. Jeśli mamy za mało tego ruchu, to trudniej nam się będzie skoncentrować na czymś, co tego ruchu nie wymaga. A dzieci są tutaj szczególnie żywe i wydaje się, że jednak więcej tego ruchu potrzebują jeszcze niż dorośli. Więc jeśli popatrzymy na to, jak to życie dzisiaj wygląda, to tam tego ruchu jest mało. Siedzenie przez kilka godzin w szkole, później siedzenie w domu, odrabianie zadań i tak dalej. A to dziecko po prostu chce skakać, chce eksplorować, biegać, bawić się. Więc przecież każdy z nas czuje, że tutaj jest coś nie tak. Że to nie powinno tak wyglądać, no nie? No, ale żyjemy w takim świecie, w takim wariatkowie, można powiedzieć. I jakoś sobie musimy z tym radzić, nie? Dlatego napisałam mój rozwojownik nie tylko językowy, bo chciałam tam przedstawić też moją perspektywę tego, jak można właśnie lepiej się koncentrować, być uważnym, jak ja to widzę, jak ja to wprowadzam w swoim życiu. Myślę, że może Wam się to przydać. No i to tyle na dziś. Mam nadzieję, że po prostu te rzeczy, które powiedziałam, będą dla Was takim, jakby to powiedzieć, no czymś, co jest warte przemyślenia, niż jakimś nakazem albo jakąś krytyką czy coś takiego, bo ja nie zamierzałam nikogo krytykować. Chciałam Wam po prostu tylko opowiedzieć o moich spostrzeżeniach czy przemyśleniach związanych z różnymi rzeczami, które przeczytałam, czy no, związane z moimi spostrzeżeniami właśnie, tak? Więc mam nadzieję, że w tym filmie będzie po prostu dla Was też coś wartościowego. A jeśli nie, no to oczywiście możecie wyłączyć i zapomnieć i tyle. Także widzimy się już za niedługo w kolejnym filmie. Dziękuję bardzo za uwagę. Linki do wszystkiego, o czym wspominałam, znajdziecie pod filmem. W tej chwili obowiązuje również kod rabatowy na mój rozwojownik, który brzmi rozwojownik drukowanymi literami. Jest napisany też pod filmem, także można w tej chwili tego
ten e-book i ten audiobook kupić w niższej cenie właśnie z tym kodem. To jest współpraca moja sama z sobą. No i tak, do zobaczenia wkrótce. Pa, pa.